Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, rząd może liczyć na Lewicę, jeżeli chodzi o poparcie kwestii reparacji. Uważacie, no nawet gdyby ta sprawa stanęła w Sejmie, bo są takie pomysły, żeby uchwała sejmowa no, też potwierdziła te polskie oczekiwania, to posłowie Lewicy głosowaliby za? Proszę pana. Uchwała sejmowa w tej sprawie została przyjęta w 2004 roku. To prawda. Ona już wszystko skonsumowała, co było do skonsumowania. No tylko rząd nie skonsumował tego, czego oczekiwała ta uchwała i do czego go zobowiązywała ta uchwała, prawda? A propos uchwały. Jeżeli by była taka uchwała, to uprzejmie informuję, że jest taka uchwała, chyba że chcemy z tego robić jakiś popis, a o to niestety PiS podejrzewa. Jeżeli pan mi się pyta o kwestię reparacji, no to powiem panu tak. Polacy powinni na pewno dostać środki, bo została Polska zniszczona bądź ograbiona, zarówno przez Niemcy, od Niemców, tak jest, jak i od Rosjan, jak i od Szwecji. I wcale mówię zupełnie to poważnie, dlatego no, ale że... ale to Szwecja to jednak... Proszę pana, no, parę lat. Rozmawiamy o fakcie miało, takim, że ktoś Polskę najeżdża, ktoś Polskę ograbia, tak? W związku z tym to nie podlega dyskusji. Druga sprawa jest taka, czy to traktatowo jest możliwe. I tutaj są różne szkoły w tej sprawie. W 2004 roku została przyjęta uchwała Sejmu w tej sprawie. Właściwie od tej uchwały nikt na poważnie w Europie do tego nie podszedł. Grecy. Ja tylko chcę no, do polskiej uchwały Grecji. A no ale no, nie, Grecy nie podeszła, myślę, że kwestii reparacji nie, jako nie podeszła no, trudno, żeby miały inne kraje w Europie poza Niemcami. Należy wiedzieć, należy wiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli będziemy podważali decyzję Polski po II wojnie światowej, wiemy w jakim byliśmy obszarze wpływów, nie przez siebie, tylko przez Teheran i przez Jałtę, no to również przypominam, że Polska ustalała w tym czasie granice. To jest bardziej granica... ustalono granice niż to jest, to jest granica na przykład 70 roku potwierdzona. W związku z tym przez Niemcy wtedy. W związku z tym to jest taka gra, która może dać różne efekty. Tak? Jeżeli mówimy, że Polska nie mogła i działania Polski w sprawie reparacji były niezgodne z prawem, no to ktoś zada pytanie ze strony niemieckiej, czy granica, która była potwierdzona w 70 roku, też jest zgodna z prawem. W związku z tym trzeba te wszystkie traktatowe sprawy przejrzeć. I ostatnia sprawa jest pytanie, dlaczego akurat to dzisiaj wchodzi. I myślę, że to jest klucz programu. Tak? Wchodzi to dzisiaj dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło Polki i Polaków do rządzenia przez różne sprawy konfliktowe, przez konflikty albo wewnątrz, atakując poszczególne... Ale panie marszałku, jeżeli to jest sprawa taka czysto polityczna, jeżeli PiS to instrumentalnie traktuje, to mam wrażenie, że opozycja właśnie tańczy tak, jak zagrał Jarosław Kaczyński, tak klucząc w tej sprawie, niuansując, mówiąc, ale ja nie tańczę. A może ci Niemcy... Ale proszę pana, ale no, nie wiem, o jakiej pan opozycji mówi. Ja jasno powiedziałem. Polsce pieniądze się należą, należą się tak samo od Niemców. Jak, ale Lewica by się bała, jak się podnosić, tak? Bo kwestia granic... Proszę pana, ale bardzo pana proszę, bo pan zaczyna tańczyć. Starał się zrozumieć, nie, pan zaczyna tańczyć, a nie ja. Ja panu powiedziałem, w 2004 roku w tej sprawie została przyjęta uchwała... Także głosami Lewicy. Mało tego, pod którą się podpisał marszałek Józef Oleksy. Pod tą uchwałą głosowali politycy Lewicy, pod tą uchwałą głosował pan Tusk, pan Kaczyński, pan Schetyna. To jest. W związku z tym, co to jest za nowość? Musi pan w ramach tego tańca... No tak, ale ja pytam, czy Lewica politycznie wspiera rząd w tych działaniach, teraz oczekiwaniach, które musi pan się, będą podjęte? Musi, w 2004 roku żeśmy się w tej sprawie wypowiedzieli. Musi się pan zastanowić, dlaczego PiS robi to w tej chwili. I tego my nie popieramy, tak? Bo to jest po prostu mydlenie oczu Polaków. Jest inflacja, są problemy, w związku z tym wynajdujemy sobie problem pod tytułem źli Niemcy. To jest obrzydliwe. To jest po prostu obrzydliwe. Obrzydliwe jest wykorzystywanie... Ale to ten dobry moment był, czy będzie dopiero, panie marszałku, jeżeli ten jest zły? Proszę pana, w 2004 roku była w tej sprawie uchwała podjęta. Wszystko zostało w tej uchwale powiedziane.
No tak, tylko tam było wezwanie rządu do działania w tej uchwale. No i właśnie ta uchwała w żaden sposób nie zamykała sprawy, tylko ją otwierała i nikt tego nie podjął. No i właśnie rząd w tej chwili przedstawił materiał w tej sprawie. Ja zaznaczam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli rząd przedstawi dokładne kroki, jak to wszystko będzie wyglądać, ja jestem ciekawy tego, tak? Bo jeżeli to będzie podważanie na przykład traktatów, które Polska podpisała, to ja uprzejmie rząd informuję Polki i Polaków. Ten kraj, nasz kraj podpisywał traktaty dotyczące na przykład granic. Żeśmy przejęli po wojnie II światowej cały pas zachodni, tak? Od Wrocławia przez Szczecin do Mazur całych. Wie pan, no to są konsekwencje. No tak, ale to jest poważna zabawa. Na wschodzie za to bardzo jest... dużo straciliśmy i tak światowe mocarstwa zdecydowały, że przejęliśmy. To nie jest tak, że Polska sobie przejęła od Niemiec. I tak światowe mocarstwa zdecydowały, proszę pana, że dostaliśmy w 1953 roku, żeśmy zrezygnowali z reparacji. To panie marszałku... I dobrze pan to podsumował. No to też tam wątpliwości prawne budzi, jeżeli chodzi o sam tryb rezygnacji z tych reparacji. Kwestia posiedzenia Rady Ministrów, podpisów po tym posiedzeniu i tak dalej. To już dłuższa historia. Panie marszałku, tak kończąc ten temat. Jeżeli po wyborach będzie nowy rząd z lewicą właśnie, to kwestia reparacji będzie podnoszona, czy ją Ale to przepięcie? Się inaczej, proszę pana, robi. Przede wszystkim się robi całą sferę dyplomatyczną, której no rząd PiS-u nie zrobi. Czy we właściwy, najlepszy sposób to będziecie robić, czy nie, panie marszałku? Proszę pana, jeżeli pan myśli, że przy 20% inflacji po wyborach, przy cenach, poziomie cen takie, jakie są, przy zadłużeniu państwa, ten temat, który pieniędzy w ostatecznym rozrachunku nie da, będzie najważniejszym tematem dla jakiegokolwiek, w jakimkolwiek natychmiastowym działaniu, to myślę, że pan i ja jesteśmy w błędzie, no, bo ale będziemy bo raczej... Takie ministerstwo, bo będziemy, to jak rozumiem, nie zajmuje się cenami mąki, cukru. Bo będziemy bardziej, proszę pana, się zajmowali no chociażby taką sprawą. Zajmowali tym, żeby ludzie po prostu normalnie funkcjonowali. Okej, czyli temat reparacji kończymy. Panie marszałku, to teraz o Platformę Obywatelską, współpracę z nią zapytam, bo no jak spojrzymy na ostatnie takie mocno podnoszone postulaty Platformy, 4-dniowy tydzień pracy, 20% podwyżka dla nauczycieli, tanie mieszkania na wynajem, no takie twarde obietnice liberalizacji prawa aborcyjnego czy wprowadzenia związków partnerskich, no to wszystko wygląda jak mocne przesunięcie się Platformy Obywatelskiej na lewicowe pozycje. To jest niebezpieczne dla lewicy? Nie, proszę pana, to bardzo dobrze wygląda, dlatego że po pierwsze się okazuje z punktu widzenia Platformy, że ten program, który lewica ma od wielu lat, jest programem atrakcyjnym dla obywateli i obywatelek. To jest dla nas pierwsza sprawa. Po drugie, Platforma przygotowuje się do współrządzenia z lewicą i z elektoratem lewicy, tak? Bo to ewidentnie są te pomysły, które konsekwentnie głosimy. Po trzecie, mam nadzieję, że to będzie konsekwentnie również głoszone po wyborach. Gdyż jakbyśmy przejrzeli sytuację związaną z aborcją, na przykład jak Platforma rządziła, no to jak pan pamięta, jak SLD rządziło, zostały wprowadzone i przeprowadzone przez Sejm dwie ustawy pozwalające na kobiecie na podjęcie samodzielnej decyzji. Dwie ustawy żeśmy przeprowadzili. Następnie z panią Nowacką zbieraliśmy podpisy pod ustawą, przy której Platforma nie zachowała się tak, że poparła tę ustawę związaną z aborcją. My potem żeśmy zbierali podpisy razem z różnymi ruchami. Tak do puenty, panie marszałku? No po prostu do puenty. Puenta jest taka. Jeżeli Platforma będzie popierała te postulaty, które my głosimy od wielu lat, łatwiej będzie je nam wprowadzić. Ale to jest trzymam kciuki, Platformy tak? Szczere? Czy pan bardziej na to patrzy jako no, na jakąś tanią próbę zdobycia nowego elektoratu i przebieranie się w takie lewicowe Jeżeli chodzi o opozycję, nie podejrzewam nikogo o nieszczerość. Wiem jedną rzecz. Platformie od tych haseł w tej chwili jakoś tam unotowania nie rosną. Na mnie
nie spadają. W związku z tym, jeżeli wspólnie będziemy mogli zmienić prawo dotyczące aborcji, będę naprawdę, naprawdę szczęśliwy. Zapraszam Platformę do współpracy w tej sprawie. Panie marszałku, to jeszcze jedna sprawa. Parę miesięcy temu, pamiętam, rozmawialiśmy o możliwym wsparciu Unii Europejskiej dla Polski, jeżeli chodzi o uchodźców. Pan mówił, że 500 euro dziennie na uchodźcę. Krytykował pan już wtedy za opieszałość Unię Europejską. No, tych miesięcy już minęło tyle i nic się nie dzieje. No to prawda i to jest skandal. I to jest absolutny skandal, jeżeli chodzi o Komisję Europejską. Zawsze uważałem, że Komisja Europejska, bez względu na to, jakie są losy KPO i jakie są losy środków finansowych z Unii Europejskiej, które były między innymi przez nas głosowane, w sprawie Ukrainy powinna podjąć oddzielną drogę. No to o czym to świadczy? Takie wzmożenie moralne w sprawie polskiej praworządności, no, i tak dalej. Ostatnie przemówienie kanclerza Scholza. A jak... Jeżeli chodzi o brak wsparcia Polski finansowego, jeżeli chodzi o Ukraińców, to świadczy o głupocie. I tyle Komisji Europejskiej. Uważam nadal, że Polacy powinni dostać, polski rząd, polskie społeczeństwo powinno dostać 500 euro miesięcznie na każdego Ukraińca, który w Polsce przebywa, bo to pokrywa koszty, które i tak państwo polskie wydaje. A mówił to Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Lewicy. Bardzo dziękuję panu marszałkowi. Dobrego dnia. Życzę państwu również, życzymy udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.